Anna Świta, witam Państwa w środę 12 grudnia i zapraszam na wydarzenia. A dziś w programie między innymi przyjechał prosto z Finlandii, by spotkać się i obdarować zabrzeńskie dzieci. O, dzieci są zawsze grzeczne. Rajdowcy na hałdzie w Biskupicach zbierali fundusze dla dzieci z domów dziecka. Forma zbierania jest bardzo aktywna, bardzo oryginalna. Offroadowa impreza łącząca zabawę i sportowe emocje z akcją pomocy najmłodszym z domu dziecka po raz kolejny zgromadziła na hałdzie w Zabrzu Biskupicach kierowców z całego kraju. Rajdowców i najmłodszych mieszkańców naszego regionu od udziału w białym szaleństwie nie odstraszył nawet doskwierający policzką i dłonią siarczysty mróz. Niezależnie od pogody czy pory roku, offroad to moc niesamowitych wrażeń. Duża dawka adrenaliny, wspaniała przygoda i co tu dużo ukrywać, okazja do sportowej rywalizacji. To także potrzeba wspierania tych najbardziej potrzebujących. Potrzeba, która integruje kierowców z całego kraju podczas ogólnopolskiej, terenowej integracji dla choinki. Człowiek ma chęć jeździć, po prostu bawić się w tym i także tutaj w tym momencie to jest offroad, to jest takie, no jakieś moje drugie życie, bym powiedział. A jeżeli można to jeszcze połączyć z pomaganiem tym najbardziej potrzebującym, to należy tutaj być. To właśnie, tak pani powiedziała, dobrze. Jeżeli to można połączyć, to jest najbardziej, co może być szczęśliwym człowiek, że może pomóc dzieciom innym. Celem projektu Polskiego Środowiska 4x4 jest przedświąteczne wsparcie potrzebujących z domów dziecka czy domów samotnej matki. Nie tylko przez pomoc finansową, ale przede wszystkim przez wspólną zabawę z podopiecznymi placówek środowiskowych. Offroad bez pomocy po prostu nie istnieje. Jeżeli offroad nie istnieje bez pomocy w naszym środowisku, no to wiadomo, że nie możemy stać obojętni przy domach dziecka. To nie jest jedyna zresztą impreza, akcja tego typu, co robimy, bo robimy ich wiele. Także mamy gdzie przede wszystkim. Hałda, Biskupice, proszę bardzo, jest tutaj bardzo dużo samochodów, pomieścimy dużo więcej. Mimo iż miłośnikom pojazdów z napędem na cztery koła doskwierał mróz, nie zabrakło zapału do wspólnego zimowego szaleństwa i regionalnej integracji. W charytatywnym rajdzie wystartowali kierowcy z 14 śląskich klubów offroadowych. Forma zbierania jest bardzo aktywna, bardzo oryginalna. Jest to cykl, jest to jedna z eliminacji, powiedzmy tak to nazwijmy, ogólnopolskiej imprezy, która się odbywa dzisiaj w wielu miastach Polski. Jak widać, zebrało się trochę miłośników offroadu z 14 klubów śląskich i mamy nadzieję uzbierać dzięki nim dużo pieniędzy dla dzieci. Są przygotowane 4 rodzaje tras. Jest tak zwany trial, przygotowany przez kolegów z klubu Cayman. Jest wyścig szybkościowy na 1/4 mili, taka klasyka amerykańska. Jest typowa trasa turystyczna dla samochodów, powiedzmy, niezmotanych, a jest także trasa adventure, taki troszeczkę utrudniony turystyk, ale gdzie wyciągarką się czy już trzeba będzie posłużyć, troszeczkę błotka też będzie. Biskupicką hałdą odwiedzili także ci, dla których kierowcy spotkali się w Zabrzu. Co jest takiego fajnego w tym spotkaniu? Ekstremalne. Wszystko. Mi się ogólnie wszystko tutaj podoba. Ja byłam w tamtym roku w wakacje, ale w tamtym roku w zimę nie byłam. Będzie super i tego się trzymajmy. Zebrane fundusze trafią m.in. tu, do Zabrzeńskiego Domu Dziecka. W chwili obecnej pod opieką placówki znajduje się 30 podopiecznych. Wsparcie bardzo się przyda, bo jak w każdym domu potrzeb jest bardzo wiele. Niezależnie od okresu jest wiele potrzeb. No teraz jest taki czas, że są te święta, prawda? Teraz jest tego trochę więcej tych potrzeb, no bo dzieciaki, no wiadomo, należy im się coś powinny dostać dzieciaki od nas dorosłych, nie? A te dzieciaki, tym dzieciakom nie ma kto dać, nie ma rodziców, którzy by chętnie dali. Jak się okazuje, dziecięca radość i uśmiech kosztują naprawdę niewiele, szczególnie gdy o ten uśmiech i radość zabiega się wspólnymi siłami, tak jak uczestnicy akcji Choinka na Święta.